Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszego programu Jesteś Piękna. Dzisiaj będziemy przerabiać Grażynkę, która przyjechała z bardzo artystycznego miejsca, bo z miejsca urodzin Jana Kipury, czyli Sosnowca. A wszystko to wydarzy się dzięki temu, że naszym partnerem jest marka biżuterii Verona, dzięki której kobieta w każdym wieku po prostu lśni. Zostańcie ze mną. 班级睡觉。 przyjechała do nas z miasta Jana Kiepury i wcale nie mniej malownicza i atrakcyjna niż Jan Kiepura, Grażynka Uchnast. Cześć kochana. Witam, witam ciebie Beatko, witam wszystkich. My znamy Grażynkę z jej fantastycznej twórczości poetyckiej i między innymi dlatego ją do programu zaprosiłam, żebyśmy mogły ją poznać lepiej na żywo i przerobić, i to wcale nie na szaro. No Grażeniu nasza kochana, ja mam do Ciebie pierwsze pytanie. Co Cię skłoniło do przyjęcia mojego osobliwego zaproszenia? No przede wszystkim wielka sympatia, Beatko, do Ciebie, A -a. do programu, do całej grupy Mądrych Babć. Ale może pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie tak konkretnie, takim małym wierszydełkiem. Czyli cała ty. Co Graszynka ma do powiedzenia, to lepiej zwierszuje niż powie prozą. Tak mi się wydaje. Zapraszam, grażyć Bardzo jestem ciekawa, co wytworzyłaś. Przyjechałam do Warszawy, żeby zażyć trochę sławy. Żeby w blasku pełnym fleszy chociaż trochę się pocieszyć. Żeby poczuć się kobietą, celebrytką, wprost rakietą. Na dywanie u Beaty zbierać laury, może kwiaty. A naprawdę to dlatego, by się bawić na całego. Słuchajcie, no taka motywacja, aż ja mam tutaj ciarki, naprawdę, gęścią skórkę, bo Grażynko, naprawdę Twój talent, którym się z nami dzielisz w swoich refleksyjnych bardzo wierszach, myślę, że się ze mną zgodzicie, dodaje nam bardzo dużo ani Animuszu życiowego, radości i przejmujemy od ciebie twój dystans. Powiedz mi, skąd czerpiesz dystans do siebie i do rzeczywistości? Wydaje mi się, że po prostu taka jestem. Taka Ta, jestem, tak, tak mam, te typy tak mają. Jak cały Gazie, cały On jak to mówią. Dokładnie. <laughs> Wydaje mi się, że to y, też jakoś ułatwia życie, bo jeśli człowiek byłby bardzo spięty, bardzo jakiś taki właśnie. Przejmujący się tak, tak, tak. Tym, co, co się dzieje wokół, czy nawet swoją własną osobą, no byłoby to troszkę może nie za bardzo. tak Super, dzielisz się z nami naprawdę fantastycznymi spostrzeżeniami w cudny, liryczny sposób, a ja chciałabym już pomału zmierzać do Twojej przemiany, chociaż jak ja odebrałam grażynę z dworca, to muszę wam powiedzieć, że napisałam list do naszej Julki, która będzie główną stylistką tej metamorfozy także. Napisałam tak: Julka, dramat. Grażyna wygląda jak po metamorfozie. A Julka odpisała słabo. To co my zrobimy? A ja odpisałam: trzeba będzie ją oszpecić. Także taki mieliśmy mhm. w sensie dialog z Julką, bo rzeczywiście, Grażyna w swoim stylu i w swoim e, looku, jak to się teraz młodzieżowo mówi, e, nie potrzebuje wiele zmian, ale niemniej jednak, oprócz tej zabawy, to myślę, że masz jakąś taką ukrytą, ukrytą myśl o tym, żeby coś z tego programu ze sobą zabrać. Co byś chciała po tym programie zabrać ze sobą i mieć oprócz miłych wspomnień. No, na pewno, tak jak wspomniałaś, wrażenia, które no, ja już przewiduję, że będą niesamowite. No ale przede wszystkim, właśnie możliwość nauczenia się, jakiejś powiedzmy stylizacji, sposobu malowania się. W ogóle prezentowania swojej sylwetki, pomimo jakichś no, nazwijmy to niedoskonałości, które no, każdy posiada, a ja szczególnie. A <grym> no tak, ona szczególnie. No, no, ja nie mogę tego słuchać po prostu. Tutaj Julka już ma w ogóle parę leci uszami z myślenia o tym, jakby tutaj Grażyna jeszcze, że upiększyć, ale na pewno się uda. Cieszę się bardzo, że jesteś z nami. Bardzo mi zależało, żeby nasza społeczność cię poznała bliżej i zobaczyła. I cieszę się również, że będziesz w dzisiejszym dniu i tym procesie, któremu będziesz podlegać, szukała czegoś, co będziesz mogła zabrać ze sobą dla samej siebie. Tak, inspiracji. Inspiracji, bo po to jest ten program, żebyście znajdowały dla siebie inspiracje. Dlatego też zostańcie z nami, bo my bierzemy z Julitą i innymi osobami Grażynę w swoje łapy. Czy jesteś gotowa na wszystko? Jestem gotowa na wszystko. To idziemy. Chodź. Zgoda, ale może jeszcze za A nim. nie idziemy. Jeszcze Dobrze. nie idziemy, Batko. Ja chciałam Ci przede wszystkim też podziękować taką drobnostką Mikołajkową. Och bardzo Jezu, się proszę. Jak ja lubię dostawać prezenty. No. Grażynko, bardzo ci dziękuję. Ja Ci się odwdzięczam prezentem w postaci całego walcku, tak, tak, no, który dziś jest. A to sobie, słuchajcie, tak. To zje byszek, to wypiję ja, to wypiję ja, to zjemy razem, to wypijemy razem. Grażyna, bierzemy Ciebie w swoje ręce. Powiedziałaś, że jesteś gotowa na wszystko, a zatem Dokładnie. ruszamy. Poprzednia nasza bohaterka Grażyna była, jak pamiętacie, owocowa, była apetyczną gruszką. Dzisiejsza grażynka jest sylwetką nieco architektoniczną, co to znaczy, jest kolumną, która ma dosłownie delikatnie tylko zarysowaną talię, a jak już niejednokrotnie podkreślałam. Talia jest kluczowym elementem, żeby ta sylwetka była taka kobieca, żeby była lżejsza, i my dzisiaj właśnie wybierając stylizację. Oczywiście, Grażyna o tym jeszcze nie wie, te rysy kobiece jej zbudujemy. Jakie tu mam propozycje? Kolorystycznie widzicie, jest dosyć spokojnie. Jedyny szalony element jest tutaj, i same się przekonacie, że będzie. Ciekawie. Góra sylwetki będzie troszeczkę zbluzowana, bo u Grażynki jest, no, może tak delikatnie zarysowany brzuszek. Jak u niej jednej z nas, prawda? Ja również mam zarysowaną tutaj zbluzowaną bluzkę, żeby tego efektu tutaj nie potęgować. Będzie też na sportowo, bo Grażynka jest szaloną, sportową dziewczyną, co też podkreśla, ale ja jednak chcę do tej kobiecości. Dążyć, dlatego mamy bardzo modny w tym sezonie długą taką dzianinową sukienkę. I zobaczycie, ależ będzie gorąco, ależ będzie kobieco, ale dalej będzie z pazurem. Zapraszamy. No, i nadchodzi ten wyczekany przez wszystkich, cierpliwie przez nas, moment, kiedy Grażyna się zobaczy, a wy zobaczycie ją w makijażu, fryzurze, dobranej stylizacji i w pełnej okazałości, i zobaczymy jej reakcję. Julita, jak się czujemy dzisiaj? Powiem ci, Batko, że ja myślałam, że z każdym kolejnym razem będzie milżej. A to jest odwrotnie. Przy trzeciej na pewno. Nie No to jest na mur na YouTube się rozejdzie, słuchaj, jak tutaj Są takie emocje, jak ja widziałam te Grażynki, łzy poprzednim razem, to, to ja wiem, widzę, jak to dużo znaczy dla tych kobiet. W ogóle dla nas kobiet, jak dużo znaczy zobaczyć siebie oczami kogoś innego też. Po nowemu. Tak. I odkryć siebie. No to, Grażynko, twój moment, zapraszamy.

po prostu nigdy nie miałam takiego biustu. Tak pięknie położonego? Tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech> nie, no jak się czujesz tak, ze sobą? Serce mi wali, po prostu. W serce, nie. pokaż, pokaż. Nie, naprawdę. O rany, mało co nie wyskoczy, ale mów. Mów, co widzisz. Czy no coś to... się zmieniło? <laughs> Boże, Julitko, no... <laughs> No, po prostu do, do nie wiem co powiedzieć, no, jestem zupełnie zmieniona, zupełnie fryzuję. Właśnie, zacznijmy od góry. Co na temat włosów, które miałaś przyklapnięte, przyklejone do czaszki, a teraz masz wręcz odwrotnie. Co ty na to, moja kochana? No są super. Są super Będziesz się i, tak czesała? Będę, tak, będę, będę. A ta koloryzacja ombra z ciemniejszym że yy, tak, tak, bardzo mi się podoba. Yy, no, Są też ochłodzone, i jest przy twarzy bardzo. Tak, fajnie. one były bardziej żółte, takie tak, chyba, tak. prawda? Mm -hmm. I, i, tak się no, no, Zlewały troszkę z kąbuzią, tak, a tak, tutaj. Tak. A ta kolorystyka kobaltowa, której ja u Ciebie nie widziałam, szczerze no mówiąc. Nie, no nie, jakoś yy, szczerze, no miałam może nawet wręcz bym powiedziała awersję do kobaltu. A tak jak, jak się takiego. czujesz w kobalcie? A czuję się wspaniale. Naprawdę. Yy, po prostu wydaje mi się, że i moja sylwetka, i ja cała ja jestem bardziej wyraźna. Dokładnie. dokładnie. Przygaszona mdła. Brawie. Taka, Ale... powiedziałabym, e, szarawa. Tak, dokładnie. A czy takie spodnie kuloty? Y... Czy jesteś powiesz. w stanie się do nich przekonać? Bo ja wiem, że one są też kontrowersyjne e, i nie są łatwe. Wydaje mi się, że przy tego typu butach, kiedy, o, powiedzmy, tak. mogę sobie je troszeczkę ewentualnie… Zadrzeć. Tak, że nie <laughs> będzie widać e, cienkich nóg. Mm -hmm. e, w tym momencie wydaje mi się, że, że są bardzo fajne i mogłabym chodzić w takich. Byłabyś gotowa, a co powiesz na jednak podniesienie cię na lekki obcas? Jak się przy tym czujesz? Rzadko chodzę po obcasach, tak. obcasach, więc no jest to dla mnie jakaś, nowość, bo, bo po prostu okazyjnie, prawda? Natomiast czuję się dobrze. Te buty są bardzo wygodne, bardzo fajne. Czasami ja myślę, można że, sobie pozwolić. Tak, tak, jakieś takie rzeczy. się poprzyzwyczajać wyjście. można troszkę, o, ale ja komentuję. Ta, ta, no jednak ten obcasik jest spory, ale czuję się wspaniale. Super, a gdybyś miała wybrać coś, co jest dla Ciebie najbardziej szokujące, to co byś wybrała z dzisiejszej metamorfozy? Chyba wszystko. Wszystko? <laughs> po prostu wszystko. Cała w szoku. Po I o to wszystko. chodzi. Ja mam nadzieję, że grażyna też dla Was wygląda odmieniona i szokująca, ale. Julita, moim zdaniem czegoś, czegoś tu, brakuje. tu brakuje, bo Grażyna jeszcze 3-4 nie błyszczy. Nie Teraz jest, Nie lśni. Nie Teraz musisz zalśnić i teraz pozwolimy Ci wybrać to, co Ty będziesz uważała, że doda Ci najwięcej blasku z szerokiego asortymentu pięknej biżuterii marki Verona i za chwileczkę Zajrzymy do sklepu jubilerskiego u nas w studio. A zatem do zobaczenia za chwilę. No właśnie, Grażynko, zapraszamy Cię do sklepu jubilerskiego, firmowego sklepu marki Verona. Marki, która jest stworzona po to, żeby dodać kobiecie blasku i żeby lśniła kobieta w każdym wieku i o każdej porze. A że ty wyglądasz pięknie. To teraz zrobimy krok dalej i będziesz jeszcze błyszczeć. Twój czas. Popatrz sobie na ten piękny asortyment. I wybierz coś, w czym według ciebie lśniłabyś najbardziej. Jest wszystko śliczne. Piękne, błyszczące. Hmm. Wydaje mi się, że. Chyba, że mi coś innego doradzicie, ale wydaje mi się, że może, może ten. Wiedziałam. Podawaj go. To proszę. To mi podaj. Tak. To ma, mamy górę. Jest. A czy coś byś jeszcze sobie dodała? Kolczyki, zegarek. Na co masz apetyt? Na wszystko. O co? To, tak. <grywia> na, na, kobieta. Na to na tak dobrze nie ma. Ale wydaje mi się, że zdecydowałam się chyba na zegarek, któryś z, bardzo mały. Albo ten, albo ten także. Julita, podpowiedz, grażenie, czy sam zimny, srebrny, czy może lekko ozłocony? Ty masz trochę ciepło w tej urodzie, więc ja bym chyba u Ciebie raczej rekomendowała, żebyś wybrała sobie ten środkowy, również e, wielkością do Twojej sylwetki. E, pamiętaj, taki większy zegarek też będzie powodował, że Twoja dłoń będzie jeszcze drobniejsza i Ty będziesz też taka delikatniejsza, więc ja bym jednak obstawiała ten środkowy wybór. No, czyli złoto srebrny. Dobrze. Tak, 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 dobrze. Ten, ten. Grażynko, to my cię za chwileczkę tym przyozdobimy i będziesz miała szansę się dobrze. zobaczyć. Super. Grażynko, jeszcze się nie widziałaś. Ale to, co wybrałaś, musisz ocenić, czy pasuje do ciebie i czy rzeczywiście czujesz, że masz w tym większy blask i lśnisz. zapraszam cię, przed lusterko. No na pewno. Super. I zegarek. No właśnie, wybrałaś zegarek i tutaj, Julita, twoje słowo komentarza. Czy rzeczywiście zegarek to jest coś, co może stanowić mieć wpływ na to, jaki mamy luk ostateczny? U grażynki właśnie te górna, górna część sylwetki jest taka dominująca piersi ramionka szeroko. A znowu bioderka są spokojniejsze. Dlatego jak uwagę przyciągasz w to miejsce, to automatycznie kierujesz uwagę y, w okolice bioder, przez co one też stają się takie pełniejsze, okrąglejsze. To wszystko tak działa na odbiorce. Więc idealny wybór. Natomiast ten, ten naszyjnik, on tak. mi tak do Ciebie pasuje do tego Twojego zadziornego <grym> charakteru z tymi twoją fryzurą, jest w punkt. No, ja bym wybrała studowało. podobnie mm -hmm. tak. To jest cała spodoba. Ty. Natomiast no. nigdy bym nie przypuszczała, że zegarek może tak właśnie wiele zrobić. Takie ma działanie. Spodobał właśnie. mi się jako taki. Natomiast. Ale nawet nie tylko zegarek, bo mm -hmm. Julita już nam mówiła w kilku programach, że na przykład jak mamy um, możliwość i też odpowiednią sylwetkę, to możemy dużą bransoletką tak też jest. to ograć. Toretką, bransoletką. Poprzednia do graczyna babci. nie mogła na to sobie pozwolić, tak. dlatego że na dole jest więcej. Ale u ciebie, tak, u ciebie tą uwagę kierujemy właśnie do bioderek, żeby tutaj było. Czerzyk. Także słuchaj, nawet nie wiedziałaś, że mówisz prosą, jak mama musi w mieszkaniu. Nawet nie wiedziałaś, że dobrze nie, wybrałaś. No. Kochana moja, my zobaczymy ciebie jeszcze. Państwo zobaczą Grażynkę jeszcze w dwóch stylizacjach, które zaproponuje Julita, a my tymczasem powinnyśmy się pożegnać. Grażynko, bardzo, bardzo jestem wzruszona Twoją reakcją na to, co dzisiaj zobaczyłaś w lustrze. Ale żebyś tego wydarzenia też nigdy nie zapomniała, to od marki Verona dostajesz co prawda nie taki łańcuch, ale bardzo wytworne, certyfikowane perły. Super. Proszę Cię bardzo. To jest dziękuję bransoletka. Ba o, dziękuję bardzo. I do tej bransoletki masz jeszcze przepiękny naszyjnik. Tu masz certyfikaty oryginalności tych pereł. W związku z tym myślę, że na jakieś wieczorne Wyjście, na pewno. albo nawet do jeansów, a co? Też. Proszę cię bardzo. Bardzo dziękuję. I na razie postawimy to, bo teraz jeszcze chciałabym dać Ci taką minutę oskarową na to, komu chcesz podziękować, kogo chcesz pozdrowić i jakimi wrażeniami chcesz się podzielić, zanim się pożegnamy. Dziękuję bardzo. Pozdrowić to chciałam przede wszystkim wszystkie dziewczyny, które oglądają. A pożegnam się, może wierszydłem. O, kochana, na nasza poetyko. A tu skrzętnie się ta, w tajemnicy ta, trzymamy, ta, <laughs> jak ściąga w szkole. Dokładnie. Może wierszydłem też yy, podziękuję, bo jak na gali Oscarowej się czuję. Dziękuję ci, Beatko, za zaproszenie, bo się spełniło moje marzenie. Całej ekipie serca dziękuję, bo w tym wydaniu bosko się czuję. O. Weronie, dziękuję za te klejnoty, co wzbudzają wręcz głowę zawroty. No i na koniec piękne ukłony dla tego, co kręcił ten film szalony. Grażynko, <klucz> jak zwykle cudnie. Nam już pozostaje się tylko pożegnać z wami, ale Grażynko, ja tobie życzę, żebyś się nigdy nie pożegnała z tym nowym wizerunkiem. Dziękuję bardzo. A my do zobaczenia, do zobaczenia na następnej metamorfozie, na którą przyjedzie też dziewczyna ze Śląska, ale tym razem Zosia. Do zobaczenia, kochane. Do zobaczenia.